Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną trener Lech Jankowa. Trenerze, proszę oceniać spotkanie. Dobry wieczór. No szkoda na pewno, jeśli mówimy o wyniku, bo nie spodziewaliśmy się, że nie zdobędziemy nawet punktu za Polonem grając na własnym boisku. W pierwszej połowie wszystko zapowiadało, że wcześniej czy później strzelimy jednak jakąś bramkę. A Polon miał jedyną sytuację, bardzo dobrą zresztą, bo to był rzut karny, gdzie Wojciech Skała mówi, że zawodnika nie dotknął w ogóle, być może trafił w kubę Wawrzyniaka i on napastnika. Natomiast w drugiej połowie dwie najlepsze sytuacje, jakie sobie stwarzała Polon, to są sytuacje, które my sami prowokujemy. Dwa kontrataki, jeden kończy się bramką, drugi dobrą interwencją Wojtka Skały. Zostaliśmy tam wszyscy praktycznie na polu karnym, bo Michał Dziuro miał klarowną piłkę do tego, żeby ponownie ją rzucić. Wybrał inne rozwiązanie, co skończyło się utratą bramki. I Apolon naprawdę niewiele zrobił ku temu, żeby wywieźć z Warszawy 3 punkty, a jednak mimo wszystko to wystarczyło. Myśmy dzisiaj nie byli w stanie stworzyć sobie zbyt wielu takich klarownych sytuacji. Vlado nie miał praktycznie żadnej sytuacji, w których można by go rozliczać i to wszystko w Europie jest za mało. A za takie błędy, jakie żeśmy popełnili, zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór. Pan trenerze, pewnie Michał Dziuro siebie wini najbardziej za tą porażkę, a pan wini jego? No, wszyscy popełniamy błędy. No, taka jest piłka i tak jak straciliśmy pierwsze bramki ze Stiełą Bukaresz, no, to z tego wydaje się, że nie wyciągnęliśmy wniosków, bo to kolejna sytuacja, gdzie nie ma prawa po prostu stracić piłki w takim fragmencie i momencie sytuacji boiskowej. I tak jak mówiłem, to się kończy no tak, a nie inaczej, bo to już jest zupełnie inny poziom. Krystian Żelata, jak miał trenerze, chciałem zapytać o sytuację, bo na konferencji trener Apollonu powiedział, że wciąż uważa, że to Legia Apollon wyjdą z grupy. Czy pan się przychyla do takiej opinii? No to będzie zależało tylko od nas. Zostały 4 spotkania do końca i oczywiście, że szanse matematyczne są, natomiast matematyka i rzeczywistość to dwie różne sprawy. My rozegraliśmy 2 spotkania, straciliśmy niedużo, bo 2 bramki, no ale jeśli my nie strzelamy, to trudno mówić o punktach, bo tych sytuacji przecież nie było, 1-2 być może z Lazio i dzisiaj takich czystych, no też nie było za wiele, chociaż można by się doszukać 2-3 sytuacje, gdzie mogliśmy strzelić bramkę, ale to zbyt mało grając u siebie z zespołem, który na pewno nas nie przewyższał pod względem piłkarskim, ale umiejętnie się bronił i wiedzieliśmy, że będą czekali na stałe fragmenty gry, na jakiś kontratak, bo Roberto gra bardzo dobrze głową, tyłem do bramki, jest to nieprzyjemny napastnik dla obrońców, ale nie spodziewałem się, że jednak no nie uda nam się tutaj uzyskać korzystnego wyniku. Maciej Kaliszu, Przegląd Sportowy. No właśnie, panie trenerze, ale dlaczego nawet sobie tej sytuacji nie potrafiliście tak stworzyć? Czy to myśli pan kwestia zdali Świnego, czy nie, za mało dogrywali? Nie, no z jednej strony umiejętna gra w defensywie drużyny Apollonu, z drugiej strony rzeczywiście nam brakowało troszeczkę tej kreatywności. W pierwszej połowie na przykład graliśmy zdecydowanie za wolną piłką, było zbyt dużo prowadzenia tej piłki. Apollon mógł się spokojnie bronić, bo akcje rozgrywane w wolnym tempie są zdecydowanie łatwiejsze do zatrzymania przez przeciwnika. A fakt, że
sytuacji nie było zbyt wiele, to tak jak mówię, z jednej strony nasza wina, z drugiej strony dobra gra w defensywie, zespołu gości. Dzień dobry, panie trenerze. Troszkę zaskoczył pan składem Rzeźniczak na prawej obronie, chociaż ostatnio świetnie sobie radził na środku. Tomek Brzyski też wydawało się w dobrej formie. Zaczyna mecz na ławce. Pinto, który teoretycznie Apollon miał dobrze znać w zawodzie. Pan oceni to teraz z perspektywy. Ja wiem, że to jest łatwo, ale po to tu jesteśmy. Tak. No nie no, Pinto to no, nie mówmy w ten sposób, bo jak nie zagrał ze Stiewą, to wszyscy mówili zawodnik doświadczony, w europejskich pucharach grał w Lidze Mistrzów i mimo tego, że gra słabo, czy wtedy grał słabo w lidze, to powinien zagrać dobrze w europejskich pucharach, ja uważałem inaczej. Natomiast jeśli chodzi o Jedłowca i Kubę Rzeźniczaka, to po prostu był już zdrowy na to spotkanie Dosa Junior i wiedzieliśmy, analizując Apollon, że będziemy mogli mieć problemy z Roberto z przodu i w wielu momentach tak było, bo trudno nam było wygrać głowę chociażby z tym zawodnikiem. Natomiast dla Kuby Rzeźniczaka wydaje mi się, że to żadna różnica zagrać na swojej prawej stronie, gdzie grał praktycznie zawsze, chociaż przez ostatni czas rzeczywiście przyzwyczaił nas do tego i do dobrej gry na pozycji stopera, ale analizując to spotkanie, na pewno te zmiany nie miały większego jakiegoś wpływu akurat na wynik spotkania. Marcin, ja chciałem zapytać o Tomka Brzyskiego, bo to jest taki zawodnik, który praktycznie we wszystkich ostatnich meczach był taką wartością dodaną zespołu w ofensywie. Jak nie przez stałe fragmenty gry, to przez jakieś dośrodkowania, akcje skrzydłami i się zagrał tylko 5 minut. Dlaczego? No nie, to jest podobna sytuacja jak z Kubą Rzeźniczakiem, który przyszedł na prawą stronę, bo doszedł do Sadżuje. Rzeczywiście Brzydza grał dobrze, to wcale nie znaczy, że dzisiaj również by zagrał dobrze, być może tak, natomiast rozmawiamy o reprezentancie kraju, to chyba coś znaczy i nie sądzę, żeby to miało być osłabienie. Z drugiej strony Kuba wcześniej przecież grał cały czas, miał kontuzję, bardzo dobrze wykorzystał tą sytuację Kuba Brzyski, Tomek Brzyski, a ja chcę mieć zawodników w formie i też wydaje mi się zbyt duży luksus, abyśmy trzymali reprezentanta kraju na ławce przez dłuższy okres czasu. Stąd taka, a nie inna decyzja. Łukasz Kluczyński, Radiowol. Panie trenerze, jaki był pomysł Legii dzisiaj na Apollon? Czym pan chciał zaskoczyć swoich rywali? Jakie rozwiązanie taktyczne na to spotkanie? Bo ja tego pomysłu, szczerze przyznałem się, nie widziałem. Czasami pomysł nie idzie w parze z tym, co by się chciało zrobić na boisku, bo przeciwnik po prostu nie pozwala zrealizować pewnych założeń taktycznych. My przede wszystkim dzisiaj chcieliśmy zagrać na wysokim tempie meczu, żeby ten rytm był o wiele wyższy. Tego nie było w pierwszej połowie przede wszystkim, bo tak jak mówiłem, graliśmy zbyt wolną piłką, za dużo było prowadzenia i to po prostu było zbyt przejrzyste, mimo tego, że tam kilka sytuacji jednak mimo wszystko mieliśmy. Natomiast w drugiej połowie bronili się praktycznie całą drużyną na własnej połowie boiska i do tego jest potrzeba naprawdę bardzo wysokich umiejętności kreatywnych, a dzisiaj było widać, że te piłki na przykład do Rado nie dochodzą tak łatwo, stąd też on wracał się często na środek boiska i radził sobie tam dość dobrze, ale z tego nic nie wynikało, bo jednak był bardzo daleko od bramki, ale na to nie pozwoliła nam drużyna Apollonu. Trener Apollonu, jak tu kolega powiedział, wierzy w Legię i w swój klub oczywiście też,
A ile w Panu jest jeszcze wiary na awans? Czy tu dużo, czy myśli Pan, że musi się stać cud, czy to jest jak najbardziej realne? Przed dzisiejszym meczem mówiliśmy, że nasze szanse zmaleją bardzo, jeśli nie odniesiemy korzystnego wyniku tutaj z zespołem Apollonu. I rzeczywiście na dzień dzisiejszy taka sytuacja ma miejsce. Na pewno o wiele więcej będziemy wiedzieli po kolejnym spotkaniu, jeśli będziemy mieli dobry rezultat, dobry wynik, no to będziemy w grze, jeśli nie, to być może ta nadzieja na to, że wyjdziemy z grupy, pryśnie. No, taka jest piłka i to zależy przede wszystkim i wyłącznie od nas i od naszych wyników w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc.